Przed budynkiem zgromadziło się już sporo osób. Jak się pokój zamówił? Sala już jest pełna, ale nikogo tu nie znam. Wreszcie pierwsza znajoma twarz, Basia Lisej, żona Stefana. Wydaje mi się, że większość to ludzie starsi ode mnie. Następuje uroczyste rozpoczęcie zjazdu. Po części oficjalnej, na przerwie, spotykamy z Jurkiem Pawlukiem nasze cztery koleżanki szkolne. To jest Danusię Falkowską, Krystynę Pawłowską, Alinkę Piotrowską i Ewę Chwetczuk. Razem spotykamy się na herbatce w bufecie zorganizowanym w naszej byłej klasie 11. Dołącza do nas Krystyna Marzentas. A teraz wybieramy się wspólnie na lampkę wina do kawiarni. Ponownie wchodzę do budynku ogólniaka, tym razem na bal. To jest właśnie sala biesiadna, w której będą siedzieli koleżanki i koledzy z mojego rocznika. To jest 1959. Na jutro, proszę bardzo.
żona. Pozdrawiam wszystkich z jego klasy. Słuchajcie, Waldek Malewicz dociera. A sercem jest z nami. W związku z czym zmusił mnie do zameldowania się jednym z pana na rozpoczęcie balu. Dlatego Waldek Malewicz prosił wszystkim zabawę i za to, że jesteście wszyscy razem tu z nami. Wszystkiego najlepszego. Kochani, wobec tego w górę serca, sum sum corda! Ho, ho, habemus! Niech się było w ogóle. Sto lat się pojawi w takim długim okresie. Poloneza czas zacząć. Jak wam smakuje? Bal trwał do 3 rano, oczywiście tylko dla tych, którzy mieli pogodę i zdrowie.